Dzień dobry, kochani, witam Was dzisiaj serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na przepyszny chlebek pszenny na zakwasie. Chleby na zakwasie dzielą się na dwa etapy. Pokażę Wam taki bardzo prosty przepis, myślę, że sobie z nim poradzicie. Do pierwszego etapu będzie potrzebna mąka, zakwas oraz woda. Zaczynamy. Do naszej mąki dokładamy 3 łyżki zakwasu. Domywamy wody. I teraz rozprowadzamy wszystko tak, aby nam się ładnie wszystkie składniki połączyły. Teraz tak długo kręcimy, aż ciasto zrobi się gładkie. Przygotowany zaczyn zostawiamy na całą noc. Będziemy wracać do niego ranem. Pamiętajcie, że dobrze jest, żeby ciasto było w ciepłym miejscu i wtedy rano już możemy przystąpić do drugiego etapu. Dzień dobry, kochani, witam Was dzisiaj w drugim dniu przygotowania naszego chlebka. Jak widzicie, pięknie nasz zakwas zaczął pracować. Cały się spienił na zewnątrz. Teraz będziemy dodawać do niego mąkę. I będziemy wszystko ładnie mieszać, aż się połączy na jednolitą masę. Już mamy ładnie połączoną mąkę. Gluten już nam się pięknie ciągnie. I teraz możemy wyrabiać tak w misce, żeby nam się rączki nie pokleiły. Rozciągać i zagniatać. Rozciągać i zagniatać. Możemy też wystawić na naszą stolnicę i robić to na stolnicy. Tak to zrobimy, to jest ten moment. Jeżeli robicie chleby, to taka rzecz się bardzo przyda. Jest to taka łopatka właśnie, która pomaga przy wyrabianiu chleba.
przy układaniu, przekładaniu jakkolwiek. I powoduje, że możemy zapanować nad tym, co się dzieje na blacie. Dobrze, i teraz mamy. Będziemy po prostu nasze ciasto zaciągać. Zagniatać. Boki zbierać i zagniatać. Boki zbierać i zagniatać. Teraz trochę zwilżymy ręce wodą, żeby nam się ładnie zebrało ciasto ze stołu. Jak widzicie, tutaj mam przygotowaną taką foremkę, w której też będę później piekła, która jest wyłożona bawełnianą ściereczką i jest omączona, żeby nam się ciasto nie kleiło. I w tą ściereczkę będziemy wkładać teraz nasz chlebuś, aby czekał do wyrośnięcia. Tak już uformowany chlebuś możemy włożyć do naszej foremki. I teraz nasz chlebuś jeszcze poprószymy mąką z wierzchu, żeby nam się nie przyklejał do ściereczki. Taką akurat wykorzystuję mąkę gruboziarnistą. Bo to i tak będzie nasz spód. I teraz przykrywamy i wstawiamy w ciepłe miejsce. Proszę kochani, nasz chlebek pięknie podrósł. Teraz będziemy go przekładać do foremki, która jest natłuszczona i obsypana mąką. I będziemy go do tej foremki przekładać. Musimy to zrobić w taki delikatny sposób. Najlepiej tak. I skoro do góry jest nasz chlebuś, który ma być spodem, to gdy go przewrócimy, będzie na dole. Dobrze kochani, nasz chlebuś już przerzucony do drugiej foremki. Sypiemy teraz na wierzchu troszeczkę czarnuszką, bo ja bardzo lubię chlebuś z czarnuszką. I kochani, wstawiamy do pieca na 220 stopni. Słuchajcie, jak coś Wam się gdzieś przyklei, gdzieś coś wyjdzie nierówno, nie denerwujcie się, ponieważ to jest chlebek własnej roboty i on Wam po prostu wyjdzie. Także tego się nie musicie obawiać. Samej formy nabierze dopiero jak będzie już się piekł. Także nie przejmujcie się tym, a pamiętajcie, że domowy zawsze jest najlepsze. Proszę kochani, nasz piękny chlebuś. Cudownie pachnie, piekarnia w domu. I teraz będziemy go wyrzucać, musimy go ostudzić. Będziemy go próbować. No pięknie. Gorący, że hej. Zostawimy go do ostudzenia, a później sobie pokroimy i spróbujemy. Dobrze kochani, jeszcze jest leciutko ciepły, no ale cóż, jak to ja, nie mogę wytrzymać, kroimy. Też zobaczcie jaki jest wspaniały, kruchutki. Zobaczcie jaki cudowny w środku. No jeszcze jest ciepły, dlatego nie jest taka gładka powierzchnia przy przekrojeniu. Ale po prostu, jak cudownie pachnie, no wspaniały. Dobrze kochani, kroimy. Spróbujemy jak smakuje.
Proszę. Jeżeli chleb już Wam smakował, filmik się podobał, subskrybujcie kanał, łapka w górę i zapraszam do kolejnych filmów.